Poprawimy mikrofon, żeby wszystko było ładnie. Uwaga, dobrze, już uwaga w porządku. Na wodę. Tak, już jest wszystko dobrze. Jak się zaczęło? Mhm. Znaczy, mój pierwszy występ na scenie był przez przypadek w sumie. To wszystko dzieje się przez przypadek. Ja tutaj też siedzę przez przypadek. No, ale tak naprawdę nie ma przypadków, tak mi się wydaje. W każdym razie, jeżeli chodzi w ogóle o moją przygodę z muzyką, to po prostu od dziecka w moim domu było wiele muzyki. Mhm. Różnej, przeważnie rockowej. Czyli rock cię inspirował? No, na początku tak, na początku tak. No, a potem mieliśmy w szkole podstawowej taki konkurs, gdzie trzeba było napisać alternatywny tekst do piosenki Maryli Rodowicz Małgośka o szkole, tekst o szkole. O, to oni zawsze mają takie pomysły nietrafione. Tak, no i ja napisałam ten tekst. I ciekawe, jaki był refren. Szkoła, mówią mi, oj głupia ty, głupia ty. Ja już nie pamiętam nawet, jaki był ten tekst. W każdym razie pani stwierdziła, że jak już napisałam, to może zaśpiewam. Zaśpiewałam i wszystkim opadły szczęki. Nie, myślę, że wtedy było przeciętnie. A uczyłaś się gdzieś tak profesjonalnie śpiewać? Nie chodziłam na żadne lekcje śpiewu. Czyli samouk? No tak, chodziłam tylko do szkoły muzycznej, gdzie tam ewentualnie miałam jakieś zajęcia z chóru, ale to wiadomo. A instrumenty klawiszowe, tak? Tak, przez 2 lata grałam na skrzypcach, ale potem przeszłam na lekcje fortepianu. Mateusz, chciałeś coś zapytać? Ja mam taką propozycję, bo ja w swoim telefonie mam taką aplikację, się nazywa Gitara na telefon i może zagraj kilka tutaj. Ale ja na gitarze nie uczyłam się grać. Coś tam gra, może nasz gość spróbuje. Jak Lady Punk trochę. Podziękuję serdecznie. Następnym razem przyniesiemy tutaj fortepian albo pianino. To może przypomnijmy, bo jesteś tak zwanym wokalnym mistrzem świata. Skąd w ogóle się wziął twój udział w tym konkursie? Dlaczego się zdecydowałaś i może skąd się dowiedziałaś? Kolejny raz można powiedzieć, że przypadek, ale myślę, że jednak nie. Kolega mi napisał na Facebooku we wiadomości, że będzie taki casting. I że warto pójść. No, tego mi nie napisał, ale poszłam i jak się okazało, chyba fajnie, że poszłam. No, chyba. A jak w ogóle przebiegała twoja droga w tych zmaganiach? Ale w jakim sensie? No, na przykład w takim, jak to się zaczęło, co przyszłaś na casting, z jaką piosenką? No, ja zaśpiewałam cover Rihanny, We Found Love. Potem jeszcze chcieli coś po polsku, więc zaśpiewałam. Chcieli coś po polsku, a co, po angielsku to źle? No, nie wiem, chcieli sprawdzić pewnie, czy... Czy znasz polski? No, prawdopodobnie tak. Nie, wydaje mi się, że to było tak. Chcieli po prostu sprawdzić, czy dobrze śpiewa po angielsku i po polsku, żeby mieć porównanie. Na pewno tak było. Dzisiaj zaśpiewasz nam na pewno już za chwilę. Tak, zaśpiewam. Ciekawe, co to będzie. Mateusz tutaj... To już zależy od tego, co Wojciech Mann wylosuje. Dobrze, to ja się zabawię w Wojciecha Manna. Jaki numerek sobie wybierasz? Szczęśliwą siódemkę. Szczęśliwą siódemkę? To ja... Poczekajcie, a jaki wykonawca dzisiaj gości w naszym studiu? No właśnie. No Adele. Adelka. Przecież Adelka. No to ja pociągam jakiś niewidzialny sznurek z tego, ze ściany. Tu spadła... A nie, ty już wybrałaś. Pomieszałem, bo to robi tak, że najpierw pociąga, a potem nie, tak dalej. Dobrze, to ja teraz pociągam, tak? Tak, i tam wypadła siódemka, tak? Tak, jest siódemka. Tutaj mam opakowanie z płytą. Cóż za przypadek! Kolejny. Tralalala i płyta to ma napisane Hometown Glory. Tak jest. Tak jest. Dobra, dobry wybór. I teraz muszę zapytać, jaką chcesz linię melodyczną? Profesjonalną czy z podkładem? Czy amatorską? Z podkładem, ale profesjonalną, poproszę. Profesjonalną, no to nie wiem, zagubiła się, muszę pójść poszukać, tak więc wrócimy do państwa już za chwilę, jak tylko znajdziemy profesjonalną taśmę. Tak, i taśma znaleziona. Taśma znaleziona już jest w naszym radiowym magnetofonie, już wszystko jest gotowe, ba, nawet napisy są przygotowane, żeby wszystko dobrze wiedziała, jak się śpiewa. No, ale nie zdradzaj wszystkich tajemnic, tak? To jest radio, jego zaletą jest to, że nie widać wszystkiego. Szanse na sukces są przecież napisy, tak? Niebieskie. No tak, ale nie bawimy się w karaoke. No dobrze, no to cisza? Tak, i teraz oddajemy głos zwyciężczyni. To już. Gotowa? Może brawa na zachętę? Och, dziękuję bardzo. Na żywo. Adele. I've been walking in the same way as I
did. Missing all the cracks in the pavements and tarting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madam. I ain't lost, just wondering. Run my hometown, memories are fresh. Run my hometown, ooh, the people I've made. Out of what under's my world, out of what under's my world, out of what under's of this world, out of wonders. And now I like it in the city when the air is so thick and opaque. I love it to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get a people and a government, everybody taking different sides. Shows the wind understand shit, shows that we ain't at it, shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit, shows that we ain't at it. Run my hometown, memories are fresh. Run my hometown. Ładnie, no ładnie. Po prostu już myślałem, że się za chwilę wzruszę. Niesamowite wykonanie tylko w Radiu Plus Zielonego Ga. Takie rzeczy. 18 minut po godzinie 18. Bardzo pięknie, bardzo ładnie. I co by teraz powiedziało nasze jury? Ja mogę powiedzieć, że naprawdę masz niesamowity talent i kariera przed tobą. Coś mi się wydaje, że kiedyś tu na antenie Radia Plus Zielonego Ga jakiś twój łagodny przebój będzie emitowany. Ba, może nawet kiedyś gdzieś ktoś z nas, czy to ja, czy to Paweł, kupi twoją płytę. Ach, byłoby mi bardzo miło. Ja muszę powiedzieć, że miałem tutaj problem, bo nasz radiowy mikrofon nie wytrzymywał po prostu tego. Słyszałaś to? Tak, słyszałam, przepraszam. No ja już dawałaś tak z siebie czadu, że tutaj już nie mogłem bardziej ściszyć. Po prostu, a ja zamknąłem oczy i słuchałem tego pięknego wykonania. Po prostu falowałem na prawo, na lewo. Jak pięknie, jak łagodnie. Niesamowicie, naprawdę. Gratulacje jeszcze raz, masz talent. Bardzo dziękuję. To może jeszcze powiesz nam, dlaczego akurat taki wybór? Dlaczego Adele? Dlaczego ta piosenka? Mhm. Ponieważ ją uwielbiam. No i może też dlatego, że ona jest dosyć łatwa do zagrania sobie na pianinie właśnie. I w domu czasem, jak mnie natchnie, to sobie pogram i pośpiewam właśnie ją. Więc mam taki sentyment. No i to jest przede wszystkim taka pierwotna wersja twórczości Adele. Więc... No właśnie, tak jak ci dzisiaj napisałem, tak, że to właśnie są początki Adele, kiedy jeszcze nie była na nią moda. Tak, i ja wtedy po prostu ją uwielbiałam. No teraz też ją uwielbiam, ale już moje emocje to już nie to samo. Tak,
to już nie to samo. To co, jeszcze jedną piosenkę, tak? Do mikrofonu, Mateusz. To co, jeszcze jedna piosenka. Tak, mamy jeszcze tutaj plik z piosenkami. Może być Adele, może być jakiś inny wykonawca. Znasz Jessie Ware? Może Whitney Houston. Nie znasz Jessie Ware? Nie znam. To poznasz. To byś pośpiewała z nami, a Jessie Ware już w tle się pojawiła. No to co, my słuchamy teraz Jessie Ware, a w programie słyszymy się za chwilę. Za chwilę, tak jest. Zagadaliśmy się tutaj, ale już wracamy. Ale o muzyce rozmawialiśmy. O muzyce. Cały czas mówimy w Radiu Plus Zielona Góra o muzyce. O nuceniu, bo ja tu sobie nuciłem i potem sobie powiedział, ojej, nie będę nucił, bo tu ktoś ma słuch muzyczny. Oj. Słuchaj, chciałem pokazać tutaj naszemu gościowi, kim jest Jessie Ware, ale ona o tym doskonale wie, kim ta wokalistka jest. Tak, ja nie znam tylko nazwiska. Nie znam nazwiska, ale bo to tak ale jest, że piosenkę się zna, ale tak. Skojarzyć z wykonawcą już nie zawsze. I potem jest taka reakcja, a to zna. Tak, tak. Odsłuchiwaliśmy sobie tutaj poza anteną też fragmentu twojego występu, no i Mateusz tutaj się podzielił z nami opinią na gorąco, powtórz ją na antenie może, co? Mówisz o tej opinii, że to brzmi jakby to już było nagrane, zmontowane i zrobione, tak? Tak. O tym mówisz? Tak, bo taki odniosłem wrażenie, że to wszystko brzmiało tak, jakbyśmy tutaj już wcześniej coś nagrali i to wrzucili do emisji. Że oszukujemy. To była ściema. Tak, że oszukujemy. Oszukujemy. Proszę Państwa, przyznajemy z ręką na sercu, to nie jest żadne oszustwo. Paulina śpiewała na żywo. To było wszystko live. To było wszystko live i tylko w Radiu Plus Zielona Góra. Paulino, dziękujemy Ci bardzo, bardzo serdecznie za wizytę w studiu. Wiemy, co za oknem się dzieje, więc łatwo pewnie dotrzeć tutaj do nas nie było. Nie, no, autobusem. Ale myślę, że mieszkańcom Zielonej Góry będziesz w ósemce czy w innym autobusie śpiewała Don't worry, be happy. Okay, szczególnie jak zdrożeją ceny biletów. Nie, a mają zdrożeć? A podobno tak się mówi. I zobacz, jak posmutniała teraz. Wiesz, i przykro rzecz na do widzenia. No. Bo ja tylko autobusem się poruszam. Teraz będzie całą... O cenach biletów poza anteną. Niestety czas nam się kończy, no nie da rady, musimy skończyć. Bardzo dziękuję. The Police i Sting przed nami. Jeszcze raz wielkie dzięki.